podcastu Dobiegania, w którym Paweł Bieniek oraz Marcin Sawuła rozmawiają o skutecznym treningu, osiąganiu celów i sportowym stylu życia. Temat dzisiejszego odcinka to mity treningu siłowego. Słuchając go, dowiesz się, skąd biorą się mity na temat treningu siłowego. Czy trening siłowy jest trudny i spowolnić się jako biegacza? Oraz jak rozpocząć trening siłowy z głową i nie złapać kontuzji? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Pawle. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, odcinek będzie zacny, bo dzisiaj będzie mięso końcu będziemy mówić na temat mięsa. No i wegetarianie się teraz wyłączyli. Oczywiście, no coś jak najbardziej. No, życie, nie? Podcast nie jest dla wszystkich, jak już ustaliliśmy. Tak. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, który myślę jesienią, zimą, ogólnie jest tematem... Wiosną i latem. Ogólnie jest tematem bardzo ważnym, bo jest wokół niego wiele kontrowersji. To ja chciałbym ogłoszenia najpierw. Po pierwsze, planujemy nową ramówkę, więc... Trening Biegacza czapelu Gośnik ankieta. Jeśli moglibyście poświęcić dwie minuty swojego czasu i wypełnić nam tę ankietę, będziemy bardzo wdzięczni, bo wtedy będziemy mogli nagrać dużo lepsze odcinki, dużo bardziej dostosowane pod was, więc jeżeli możecie, macie chwilkę, zapraszam na treningbiegacza.pl Ukośnik, ankieta. Podcast akieta. personalny, jak trener personalny. No tak, wiesz, najlepiej mówić o tym, co ludzi interesuje, co tak. ich boli, męczy, z mają problem i co chcieliby usłyszeć, wiesz. Już pogadaliśmy sobie 15 odcinków dla siebie, dla własnej przyjemności, o triatlonie, <grym> o To wszystkie rzeczy, które ludzi nie interesują, więc teraz pomówmy o czymś, co ludzi interesuje. Marcin, dzisiaj... Rozmawiamy o treningu siłowym, a w zasadzie o jednym z elementów treningu siłowego, jakim są mity, ponieważ jako sportowiec doskonale wiesz, że trening siłowy, nieważne czy chcesz być lepszym sportowcem, czy chcesz ociągać lepsze czasy, ty, czy chcesz lepiej wyglądać, czy chcesz spalić więcej tłuszczu, jest nieodzownym elementem treningu. Natomiast ludzie się go z różnych tak przyczyn jest. boją. Narosło wokół niego bardzo wiele mitów, które będziemy dzisiaj sobie omawiali. Więc dzisiaj, jeżeli myślicie o treningu siłowym lub myśleliście, ale przerażają was wielcy napakowani faceci, występujący zwyczaj na reklamach siłowni albo na, re albo na reklamach suplementów, albo na etykietach suplementów, i. Gdzieś tam w głowie wam się zrodziło takie przypuszczenie, że trening siłowy właśnie do tego prowadzi. To dzisiaj chcielibyśmy was z tego błędu wyprowadzić. Przerażają cię wielcy napakowani faceci? Łysi i obządowani <laughs> kakałkiem, <laughs> jak to powiedziałeś kiedyś. Tak, tak, tak. To jest odcinek dla ciebie. Okej, okay, Marcin. Zacznijmy może od początku. Skąd się biorą mity na temat treningu siłowego? Bo o jego benefitach powiemy sobie pewnie w osobnym odcinku. Jasne. Natomiast z Twojego doświadczenia nie? jesteś facetem, który, który, który dobrze wygląda, włożyłeś sporo pracy w ten swój wygląd i na pewno masz jakieś doświadczenia z różnymi obawami, z różnymi takimi wręcz, wręcz afrontem Twoich klientów, którzy zazwyczaj trenują kardio, do tego, żeby uzupełnić ten trening o element siłowy. Tak, oczywiście no, na szczęście nie jest tak, żebyście sobie teraz nie wyobrazili takiego wielkiego, napakowanego, łysego faceta. przecież nic nie mamy do łysych. Że nie jest to też tak, więc no, łatwiej jest moim klientom zwrócić się do mnie albo moim przyszłym klientom zwrócić się do mnie, bo widzą, że też biegam, że też pływam, że też robię takie różne rzeczy. I na szczęście nie jest tak, że wchodząc do pomieszczenia muszę się tak skręcić i wchodzę najpierw jednym barkiem, bo na przykład drzwi są za wąskie, to aż tak źle nie jest. Ale wracając do pytania, od skąd się to bierze? Wiesz co, przede wszystkim z poziomu dostępności wiedzy, jaką przez lata mieliśmy, mm -hmm. po prostu zaczynało się wszystko dziać dzięki empirycznym doświadczeniom. Ktoś komuś coś powiedział, ktoś coś zauważył na początku badań prowadzonych akurat na tym polu nauki nie było zbyt dużo, więc takie tak zwane bro science urosło mhm. do takich rozmiarów i ma to tego pogłosie w tym momencie. Niektóre prawdy objawione są powielane, tak jak, wiesz, takie jakieś przekonania naszych dziadków, naszych rodziców. Tak z pokolenia na pokolenie ludzie sobie przekazują tą wiedzę. Kiedyś, jak szukałeś jakiejś informacji na temat treningu, nie wiem, 20 lat temu... 30, nie. do dziadka, dziadek mówił Przedeć synu. do dziadka, dziadek ci znaczy, wnuku, żeby mieć duży biceps? zakurzoną ławeczkę tak gdzieś jest. na strychu. Nie, generalnie, no, wiesz, ja pamiętam, jak było 20 lat temu, 15 mhm. lat temu. No wcześniej nie, bo się aż tak tym nie interesowałem, ale jakieś fora internetowe, gdzie, wiesz, jakiś jeden guru tłumaczył, na jednym wątku tłumaczył kobietom, jak mają biegać, żeby schudnąć. W innym wątku tłumaczył facetom, jaką ławeczkę kupić. Mhm. Jeszcze innym tłumaczył coś tam, a na jeszcze innym jakimś takim czarnej części, gdzieś daleko, gdzie nikt nie zaglądał, tłumaczył chłopakom, jak tam kuć. Dozować yy, sobie różne. Yy... Tak, w pośladek, albo <laughs> czy, 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 czy łykać, czy, czy smarować, czy, czy co. Więc, wiesz, wiesz, ludzie się znają na wszystkim i na niczym. Zresztą, mhm. Im więcej masz, im więcej ludzi mają teraz dostępu do informacji, im więcej mają dostępu do takich mediów, dzięki którym mogą się pochwalić, pochwalić swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, to tym częściej trafiasz na kogoś takiego, wiesz, w stylu nie znam się, to się akurat wypowiem w tym temacie. I stąd moim zdaniem takie mity. Do, okay. do głosu teraz dochodzą ludzie prowadzący badania, do głosu dochodzą teraz specjaliści, którzy. Ee, Czytają te badania, przeprowadzają jakieś metaanalizy tych wszystkich badań, więc mhm. czyli biorą odpowiednią ilość różnych publikacji. Nie piszą tylko o tym, co jest w abstrakcie, tylko również czytają te badania, wiesz, sprawdzają, czy któreś są wykonane dobrze, niedobrze. Kiedyś było tak, że ktoś przeprowadził jakieś badanie pod tezę, mhm. wyszło jak wyszło, no i wiesz, albo się cieszymy, albo się nie cieszymy. Zresztą. Większość z nas, jeżeli miała styczność z jakąś uczelnią, nie wiem, techniczną, nietechniczną, i miała na przykład do napisania pracę, wiem, licencjacką, inżynierską, no to robiło się tak, żeby było, nie? No wiadomo, Dobrze. brało się brało kilka książek, robiło się abstrakt, no prawdziwymi, co nazywało się prawdziwymi pracą. badaniami, prawdziwymi badaniami. Yy, mm -hmm. Takimi już później, yy, na przykład takimi, które się publikuje w Men's Health, yy, sześciopak w tydzień. Tak. Bez wysiłku. Albo jedz popcorn, yy, szkole. Yy, tak, i chudniej. Półtora kilograma w tydzień. Nie? Poczekaj, bo tutaj jest jedna ważna rzecz, którą ja chciałem zaznaczyć. Większość mitów z tego co mówisz, na temat treningu siłowego, wzięła się od ludzi, którzy wykorzystują ten trening siłowy po to, żeby budować swoje ciało, po to, żeby niekoniecznie, budować masę. Nie, niekoniecznie, niekoniecznie, bo nie wiesz, kto jest po drugiej stronie kabla. Więc Rozumiem, ale może... od, tego się, od tego się zaczynało tak Moim powiedziałeś, Moim zdaniem, tak? przede wszystkim, tak hmm. jakby to brać w taki, taką dużą klamrę, bierze się po prostu z niewiedzy. Okej. Okay. Czyli mamy fundament nie wiedza. Tak. I, na ten, I na tym fundamencie są różne rzeczy. Na tym fundamencie postawione. można zbudować całą tak. pozycję. Jest postawiony marketing na przykład. Marketing jest firm, bardzo istotny, oczywiście, że tak. Który jest kierowany głównie do ludzi, którzy jednak tę masę mięśniową budują z premedytacją. Albo chcą. Mniej więcej, albo im się po prostu wydaje, że chcą, albo dążą do tego, mhm. do jakiejś utopii, że chcą wyglądać świetnie, chcą być w świetnej formie, więc ludzie są po prostu zdesperowani często i e, sami nie są w stanie zweryfikować, czy to, co im się przedstawia w jakiejś publikacji, reklamie, w jakimś filmiku na YouTubie, czy w jakimś podcaście, czy w jakimś artykule, w gazecie, w książce, mhm. czy to jest prawdziwe, czy nie, czy można temu zawierzyć. W większości jest tak, że no niestety. Koniec końców można powiedzieć, że każdy organizm jest inny i trzeba przetestować na sobie i bla, bla, bla. Nie? Ale na szczęście jest coraz lepiej i takie siły dobra zaczynają zwyciężać z siłami zła. No właśnie, jak w wieznych wojnach. Gdzie te siły dobra znaleźć, jak w wieznych wojnach? No, to bardzo trudno jest znaleźć autorytety, którym mm. można by zawierzyć tak bezgranicznie i podążać ich śladem. I na przykład ktoś chwali się jakąś nową publikacją, jakąś książką, którą, z którą się zetknął, jakimś materiałem w internecie i ty dzięki temu już wiesz, że przesłuchasz, przeczytasz i, i, i będziesz, będziesz się do tego stosował albo podążał za tym. Zresztą mi też zajęło dużo czasu, zanim jakoś sobie to w głowie poukładałem, z czym warto się liczyć, co warto sprawdzać albo co przyjmować mniej więcej za pewnik. Mhm. Wiadomo, że oficjalne podręczniki naukowe jest wielu wiodących autorów takich publikacji, w zależności od tego, czy to jest trening siłowy, czy to jest jakaś fizjologia sportu, i funkcjonuje to na rynku, ale jednak dobrą praktyką jest po prostu weryfikacja tego później. Czyli na przykład przeczytasz coś dotyczącego jakichś metod treningowych, jakichś planów treningowych. No to dobrym zwyczajem jest sprawdzenie tego na jakiejś próbce, grupie ludzi, których na przykład w grupie znajomych, na sobie chociażby. Nie mówię tutaj o tym, żeby każdy świetny środek, suplement czy dietę nagle stosować, bo jeżeli będziemy tak skakać z kwiatka na kwiatek, to tak jakbyś trenera zmieniał co dwa tygodnie. Mhm. Zresztą, sam nie, nie będziesz w stanie stwierdzić, czy te zmiany, które wprowadziłeś, będą miały sens, czy nie, bo też. To trzeba po prostu obserwować. Okej, okay, Marcin, na tym etapie rozdzielmy jeszcze dwie rzeczy. Bo można trenować siłowo, przynajmniej według mnie, żeby osiągnąć dwa główne cele. Ich jest na pewno więcej, natomiast ja mam w głowie dwa. Pierwszym celem jest budowa masy mięśniowej. Taka budowa bardzo mocno atletycznej sylwetki? To chcesz powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że... że Paweł że, że... cały czas ma przed oczami tych napakowanych facetów na... w wiadrach z prochem, się tego boi. Chcę powiedzieć, że bardzo intencjonalna budowa masy mięśniowej, tak? Chcemy mieć po prostu wielkie mięśnie, więc stosujemy siłowo. Natomiast że jest... Marzy nam się postura kulturysty. Tak, i z tym jest kojarzony trening siłowy. Natomiast trening siłowy... Może też pełnić inną funkcję, na przykład uzupełniającą, czyli można trenować siłowo i mieć intencję na przykład utrzymania masy mięśniowej, utrzymania sprawności, nie wiem, stawu w mięśni i tak dalej, niekoniecznie mając intencję budowania jak największych bicepsów, tak, albo czurek. Też, to też zależy, jak użyjesz tych narzędzi, bo możesz, tak jak mówisz mieć za cel budowę masy mięśniowej czy taki trening hipertroficzny? Tak. Możesz mieć za cel poprawę parametru siłowego, który niekoniecznie będzie wiązał się z rozrostem mięśni. No właśnie. To też zależy od kilku czynników, tego jak dokładnie ten trening jest przeprowadzany i na jakim jesteś poziomie zaawansowania, jak jest twój staż treningowy, mhm. ale da się to kierować w ten sposób, że ty będziesz pracował nad swoją siłą. Maksymalną wytrzymałością siłową, a niekoniecznie na tym, żeby tych włókien mięśniowych było jak najwięcej, jak najwięcej najlepiej rozbudowane, bo oczywiście, jak będziesz duży, to jest też spora szansa, że będziesz silny, silny przez tą ilość, tak jest, w włókien. Natomiast e, może być tak, że będziesz silny, będziesz w stanie wykorzystać, przełożyć tą siłę w pracę. Mhm takiej, jakiej oczekujesz, w czasie też na jakim ci zależy, niekoniecznie będąc przy tym, wiesz, coraz większym i większym. No właśnie, tutaj mój pierwszy mit, że trening siłowy prowadzi do tego, że od razu mięśnie rosną, od razu zaczynamy wyglądać jak halk. Tego się bawią szczególnie kobiety. No, jakby to było takie proste, no naprawdę wszyscy by tak wyglądali trenujący... Chociaż więcej niż rok, dwa na siłowniach. Mm -hmm. Ja trenuję siłowo już chyba 15 rok, i nie jest tak, że się obijam. Okay. <laughs> Oczywiście kieruję swój trening odpowiednimi torami, więc też uważam, żeby to nie poszło w złą stronę. Znaczy, chcę tą moją siłę, swoją sprawność ogólnie rzecz biorąc, ukierunkować na swoje cele. Jakieś sportowe które mam w danym momencie. Więc, mm... I dwojnicelem sportowym w tym momencie niekoniecznie jest start w zawodach kulturystycznych? Absolutnie, absolutnie nie. To, jak się wygląda trenując siłowo, to jest. Też często wypadkowa, po prostu. Zawodnikom, sportowcom nie zależy na tym, żeby wyglądać, no żeby osiągnąć odpowiednie wyniki. Czyli da się, da, da się tym sterować. Można trenować siłowo, niekoniecznie doprowadzając do znacznego rozrostu masy mięśniowej. Oczywiście, że tak. To jest jeden z takich głównych mitów, zwłaszcza kobiety na samym początku boją się tego, boją się sztangi, mhm. boją się ciężarów wyobrażają sobie, że dla kobiet taki trening to taki lepszy, wiesz, z jakąś gumą porową, jakaś taka zumba. Z malutką hanteleczką. Tak, takie różowe, małe hantelki, no są tak. w każdym sklepie sportowym, nie? Proszę, są albo ta. takie wielkie hantle skręcane jakieś, gdzie na pudełku jest faktycznie taki chłop narysowany, który pakuje tą hantlą. Tak. No i są też takie małe hantelki dla kobiet, jakieś takie, wiesz, półkilogramowe, które są idealnie nadające się, jak na przykład... Masz źle drzwi zamontowane i one mm -hmm. się cały czas zamykają, nie? Tak. Ale takie się też podczas... bywają za lekkie na to czasami. No widzę, że masz to sprawdzone. <laughs> Otóż to. Tak, tak. Trzeba wtedy kupić jakiegoś ketla. E, zdecydowanie. I do tego ketla kiedyś służyły na siłowniach. Widzisz, mm. moda się zmienia. I na szczęście coraz więcej pojawia się takich osób, na przykład jak my, którzy mają, znaczy albo, albo i nie mają chwili czasu, ale po prostu wygospodarowali go, żeby powiedzieć co nieco. Mm -hmm dzielą się swoimi doświadczeniami i też może trochę podążają wbrew takim utartym schematom, że można coś zrobić po prostu czasem inaczej. Może będzie coś z tego dobrego. No dobra, to mamy mi do balony, czyli trening siłowy może powiększyć wam ilość masy mięśniowej, jeżeli intencjonalnie do tego dążycie i odpowiednio trenujecie. Natomiast odpowiednio, nie każdy i nie zawsze. Odpowiednio suplementujecie, odpowiednio jecie, mhm. regenerujecie się i tak dalej i tak dalej, tak. Okej, okay, dobra, to z tego wynika drugi mit, z którym ja się przynajmniej często spotykam, że trening siłowy to głównie dla facetów, ja tu jestem dziewczyną, ja sobie kardio po, po, potrenuję. No tak, e... tak, dokładnie. I dziewczyny trenują kardio, bo chcą dobrze wyglądać, bo chcą, żeby ich serwetka była wyrzeźbiona, żeby spalić tkankę tłuszczową. No każda kobieta chce schudnąć przynajmniej 2 kilo, nie? No minimum. Każda. Tak. No tak. No i czy... Trening taki kardia zwykły jest do tego celu najlepszy. Oczywiście. No? Tak, oczywiście. <laughs> ale ale, ale <laughs> teraz zerkamy na Instagram. I na Instagramie widzimy jakieś tam powiedzmy dziewczyny, które zbierają following, bo dobrze wyglądają po prostu. I teraz zadajmy sobie pytanie: czy to, że one wyglądają dobrze, wynika z tego, że codziennie ćwiczą po dwie godziny kardio? No chyba nie do końca. Co to o tym powiesz? Wiesz to też trudne pytanie, bo mam swoje zdanie wyrobione na temat tego, co ludzie, co ludzie pokazują na Instagramie, i jakie osoby są teraz autorytetami wśród nastolatków, młodzieży i do czego ludzie niestety dążą ślepo wpatrując się w te ekrany. No, ale no, absolutnie dobra. nie chodzi mi o to, żeby to dążyć. Chodzi, chodzi mi o osiągnięcie pewnego, nazwijmy to każdy ma inny, oczywiście, ale jakiegoś tam ideału wyglądu, który każdy ma w swojej głowie. Oczywiście, nie? i też należy podkreślić, że są różne typy budowy mhm. ludzkiego ciała. Może być tak, że ktoś ma naturalne predyspozycje do tego, żeby być takim wyrzeźbionym, szczupłym zawodnikiem, mhm. powiedzmy, czyli ktoś, kto łatwo przebiera na masie, ale mięśniowej, bez tłuszczowej później łatwo jest mu to ewentualnie zredukować, wiesz, zawsze będzie dobrze wyglądał. masz. Zawsze znamy kogoś takiego, kto na imprezie potrafi zjeść trzy pizze, zamówić lody, jeszcze wypić wiadro alkoholu i... No tak, ale są jak yeti, to są ludzie to gdyby bardzo trudno ich znaleźć. A no, zaznują tacy. Tam są. Oczywiście zdarza się, ludzie też, wiesz, są bardzo ciężko pracujący na, na to, co na to, co osiągają, więc yy, może być też tak, że ktoś po prostu tyra na treningu mm -hmm. niesamowitą ilość godzin. I sam znam takich, którzy trenują po 5-6 godzin dziennie, będąc amatorami, absolutnie nie startującymi zawodowo w żadnych dyscyplinach sportowych. Tak po prostu dla siebie lubią. To też prowadzi do odpowiednich jednostek chorobowych i tak dalej, ale <laughs> trzeba też brać pod uwagę, jaki okay. jest background. To, co ktoś pokazuje w internecie, że. Potruchtał dwie godziny, albo że użył akurat tego orbitreka Super Matrix 5700 i XC. tego suplementu później. Czy tam jakiegoś tam uh -huh. i na tym orbitreku 45 minut potruchtał, oglądając dzień dobry TVN i tak się wyrzeźbił, tu proszę ABS i tak dalej. No, Oczywiście. Sam Tylko... Wspomniałeś o marketingu, dobrze wiesz, jak to działa. Dobrze wiem, jak to działa, dlatego cię podpuszczam trochę, bo. Z jednej strony, w głowach szczególnie kobiet jest taki mit, że wystarczy ćwiczyć kardio, żeby wyglądać dobrze. Tak, e... i najlepiej to kupić takie płatki fitness. I najlepiej, do mleka. Nie, no, takie, i... takie płatki, które się na brzuch przykleja i one, one elektro, A, tak. elektro stymulują i sam się robi sześciopak. No no i batoniki, ty, Ani Lewandowski. E, zdecydowanie, ale wracając, czy trening siłowy. A? również pomaga kobietom w osiągnięciu takiej sylwetki, takiej czy, czy nie pomaga? Oczywiście, że tak. Trening siłowy również może pomóc w redukcji y, masy ciała, w redukcji tkanki tłuszczowej, w rozbudowie mięśni, włókien mięśniowych, mm -hmm. które będą wymagały większej ilości energii, więc dzięki temu ciało będzie, y, nasz organizm będzie Absorbowało więcej zmagazynowanej energii, i co się wiąże z utratą tkanki tłuszczowej. Więc połączenie, mm -hmm. tak jak kiedyś wspomnieliśmy, już nie jestem pewien w którym odcinku, ale na pewno o tym rozmawialiśmy, połączenie tych dwóch aspektów, tych dwóch różnych metod podejść do treningu czyli takiej tlenowej i beztlenowej aktywności. Z reguły daje lepsze efekty. Okay. Czyli. Jeżeli podchodzimy do tego, wiesz, tak czysto prozdrowotnie, sylwetkowo i tak dalej. Tak. Bo jeżeli mm, zamierzamy pobić rekord świata w maratonie, mhm. to oczywiście akcenty są przełożone na jedną stronę skali, ale mimo wszystko mm, zawodowcy, biegacze długodystansowi, uwierzcie mi, również ciężko pracują na siłowni. średnio średniodystansowi również. Dzisiaj spotkałem Adama Czerwińskiego i on na przykład pracuje na siłowni, trenuje. Mhm. Więc. Y Zawodowcy z, właśnie podążamy często za zawodowcami, kupujemy produkty te, które oni reklamują. I robimy kilometry. Jemy te same płatki, naśladujemy tak, ich... chcemy pić to samo mm. piwo, biegać w tych samych butach, czy tam w koszulkach, i tak dalej, tego samego smartwatcha używać, i tak dalej, i tak dalej. I też niestety niektórzy chcą podążać planem treningowym jakichś tam zawodowców. No właśnie. No właśnie. Ostatnio Wyle... jest to modne. O, <laughs> bardzo, albo wręcz. To jest wyznacznik tego, czy ostro trenujesz, czy wiesz, czy jakiś tam zawodowy biegacz, zawodowy jakiś triatlonista, yy, ma swoją jakąś grupę odbiorców i ma swoich klientów, którym kontrol C, kontrol V wysyła jakieś tam plany treningowe. No i wiesz, no, swoje. No, ludzie, którzy Przed się roku. na tym nie znają, no, nie potrafią tego zweryfikować. Mhm. Czy to będzie dla nich dobre, czy nie dobre. Wiesz, chodzą chronicznie zmęczeni, śpią w pracy przy biurku. Yy, tak. Znam Chociaż teraz to, nie, teraz to wiesz, teraz to w domu śpią, no ale, no, ale <laughs> przy biurku. wiemy o co chodzi. E, nie wszystko jest dla nas dobre, ale akurat tu wykorzystanie takich metod siłowych, które, nawet, stosują które, stosują, tak, które stosują zawodowcy, na przykład biegacze, daje z reguły, jeżeli podejdziemy do tego z głową, bardzo dobre rezultaty. Lepsze niż ciągłe nawijanie kilometrów. Trudno powiedzieć, czy lepsze, bo może być też tak, że zakochamy się za bardzo w sztandze, mhm. zamiast po prostu trenować ciężko, bo chcemy biegać, to znajdziemy sobie substytut tego, bo wiesz, czasem dla niektórych ludzi trening siłowy może być prostszy. Mi na przykład, z racji tego, że spędziłem ostatnich 10 lat w takim treningu, jest mi łatwiej odpuścić jakieś trudne bieganie, zwłaszcza jak jest taka teraz piękna aura jesienna, z, krakowska, za oknem. I zamiast tego zrobić coś na siłowni, i tu też jest du duże niebezpieczeństwo, że po prostu jakoś ułożymy sobie w głowie to tak, że no dobra, że siła teraz faktycznie jest ważna, a tu goście powiedzieli w podcaście, że rzeczywiście będę dzięki temu lepiej biegał. Oczywiście fundamenty są najważniejsze i żeby biegać, trzeba biegać, jak to mówią sta starzy trenerzy, albo żeby pływać. No niestety trzeba pływać. Aha. My tutaj mówimy tylko o takich wiesz, dodatkach, które oczywiście grają rolę, ale. Robią różnicę. Tak, ale nie kluczową. Jeszcze Marcin, wrócę do tych kobiet. bo... Aś się uparłeś, no ale no dobrze. Uparłem się, bo to jest bardzo wdzięczna grupa naszych odbiorców, natomiast trening siłowy zdecydowanie do nie pasuje im. Więc, więc ciężko je, no Oczywiście, ja to rozumiem, wiesz, to też trzeba czasu, ale udaje się jakoś w końcu przekonać gierki zawodniczki, że to jest dobre. Jak widzą rezultaty, po prostu to trzeba sprawdzić na sobie. i Czyli pierwszy, pierwszy rezultat, lepsze spalanie, jeśli ktoś chce po prostu spalać kalorie, pozbywać się tkanki tłuszczowej. Drugi rezultat to jest lepsza sylwetka, no bo jeżeli spalimy ten nadmiar tkanki tłuszczowej spod skóry, to ona się robi taka, taka wiotka. Jak ja poszedłem kiedyś, kiedyś po takim ostrym treningu biegowym, który trwał kilka, kilka miesięcy, e, później na siłownię, to ktoś mnie tam zapytał, ej, mogę ci zadać takie pytanie? Takie, takie, takie prywatne może chłopiec zadać prywatne pytanie w szatni o, się czy wszystko o co, okay, o co mu okay. chodzi a czy ty schudłeś ostatnio dość dużo ja wiem no schudłem tak tak 10 kilo co? No, no no widać nie czyli jak schudniesz <grym> dużo to nagle zaczynasz być taki, kurde, taki, fat. Taki, takim budyniem, nie? Skinny fat. Skinny fat. Tak, tak się na to I mówię. wtedy dobrze Wodynie. jest podbić tą skórę trochę od dołu, jak gdyby mięśniami dodatkowymi, tak, żeby, żeby znowu co, dobrze wyglądać. Przede wszystkim, przede wszystkim, bo my tak się trochę naśmiewamy, ale mhm. przede wszystkim trening siłowy dobrze jest traktować jako asekurację i zabezpieczenie twojego zdrowia, po prostu jako prewencję Przeciwko urazom. Dzięki temu, że trenujesz siłowo, oddalasz jakieś tam widmo urazu, kontuzji, tego typu spraw. Dla mnie to jest najważniejsze. Oczywiście. I tu mamy kolejny mit, że trening siłowy jest kontuzją. To się przeplata. Wiesz, mhm. ja tutaj mówię z perspektywy moich priorytetów tak. i priorytetów, jakie staram się narzucić swoim klientom, zawodnikom. Przede wszystkim po to powinni trenować, żeby coś ewentualnie zdarzyło się później albo mniejsze, mniejsze było prawdopodobieństwo, że coś się zdarzy. Czyli dzięki temu, że pracujesz siłowo, wzmacniasz swoje mięśnie, swój cały szkielet mięśniowy, twoja stabilizacja jest na wyższym poziomie. Mhm. Czyli jest mniejsze ryzyko jakichś urazów takich przeciążeniowych. Czyli Postawa się zmienia. Czyli, Czyli. oczywiście trenując siłowo nieodpowiednio może sobie zrobić krzywdę, natomiast y, trening siłowy taki uzupełniający, jest głównie prewencją, tak? Prewencją, tego, że no, zdecydowanie tak. Wiesz, no dzięki temu, że tak kolokwialnie używamy żelastwa, mm -hmm. ale używamy go oczywiście z głową, nie, że trening siłowy to wyobrażamy sobie tutaj od razu klateczkę i bicepsik. I no to jest podstawa, no 5, po co 5 razy 5, czy tam 5 razy 10 i cześć. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Ostatnio się zagotowałem mocno na jakimś forum triatlonowym, jak mm -hmm. ktoś tam pytał o jakąś poradę taką czysto techniczną, jakąś kamizelkę obciążeniową ktoś tam chciał kupić i yy, ludzie oczywiście komentujący uwielbiam tę sekcję komentarzy. Zamiast wiesz wrzucić, yy, na przykład szukasz kamizelki, no to tak. wrzucam link. Ja jak widzę, że ktoś szuka takiego sprzętu, a akurat znam się na tym, albo wydaje mi się, że się na tym znam, no to mhm. staram się udzielić jakiejś tam rzeczowej odpowiedzi. No ale ja oczywiście jestem yy, absolutnie naiwny. Od razu jest milion komentarzy w stylu po co ci to Albo bez sensu, wiesz? Mały ciężar dużo powtórzeń. To, to jest taki mit, na wszystkich forach się przejawia. To jest właśnie taki bro science, który, z którego kiedyś, lata temu, na forach się uczyliśmy, no. bo było mało książek, publikacji. Internet nie był jeszcze tak napchany, wiesz, tą akurat gałęzią. No a teraz to jakoś tak nadal gdzieś funkcjonuje, więc staram się z tym walczyć. Ja staram się zagłębiać w te fora jesteś takim rycerzem na białym rumaku, który niesie kaganego świat tym wszystkim <noise> ludziom, którzy piszą głupoty. A później ci się obrywa go, jeszcze, bo ich jest więcej. godzinnych zapasach, nie powiem z kim w internecie, dochodzę do wniosku, że oni to po prostu lubią. A nie, Ja no, chodzę czy, później zagotowany, tak potarzać w błocie. Kortyzol skacze bez sensu. Otóż tak. to. Wiesz co, więc przede wszystkim tak, wróćmy do, do wątku. Prewencja. Przede wszystkim chcemy tych urazów mieć jak najmniej, no właśnie, jak najmniej mniej kontuzji. Mniej kontuzji. Dzięki temu, że będziemy żelazo przerzucać, będziemy używać sztank, będziemy używać katli hantelek. Mhm. poprawimy sobie, przynajmniej jest na to szansa, gęstość waszych kości. Okay. A to się wiąże bezpośrednio właśnie z konsekwencją jakiegoś na przykład upadku. Teraz jest zimno, jest wilgotno. Ślisko. Tak, ślisko, uciekliśmy do lasu, bo na ulicach ganiają za nami, wiesz... Jak biegamy bez maski. Tak, bez maski, mhm. więc biegamy sobie gdzieś tam po lasach, wiesz, no tam jest duże niebezpieczeństwo, duże ryzyko, jak ktoś cały sezon przetruchta po płaskim, człapie, mhm. czy jeszcze ma technikę taką powiedzmy, klepie te kilometry spokojne, bezsensowne po asfalcie, gdzieś tam po twardym, ubitym, i wskakuje w las, gdzie są zmienne warunki, gdzie na przykład trzeba gdzieś uskoczyć, przeskoczyć, podskoczyć. Żeby być stabilnym. Tak, napadną cię dziki, czy tam coś jeszcze trzeba. Podłoże jest. No, w Krakowie to jest duży problem akurat. Ja się tego boję. Owaruczenia no, e, tak, to e, prawda. Wiesz, jest niestabilne podłoże zmieniający mhm. się teren, to może prowadzić do jakichś wiesz, pęknięć, upadków. Gdzie jak się upadasz, potykasz, no to pierwsze co to wyciągasz rękę, bo się bronisz. Mhm. No i cześć, i ponad garstką. Okay. No więc można oddalić takie ryzyko od siebie, jeżeli tylko można, to staram się z tego korzystać. I tak jak wspomniałem, takie efekty wizualne to jest konsekwencja działań. Oczywiście też wiele osób zwróciło się na przykład do tego odcinka, bo zobaczyło tytuł i. Skusiło ich widmo, właśnie takiego faceta na puszce z prochem, w sklepie ja z suplami. Ja Ja już chcę być teraz przykokszony. No właśnie, moim zdaniem, najlepiej nie być ani z jednej strony, ani z jednej skrajności, ani w drugą popadać. Wiesz, no, Przynajmniej mnie to interesuje, żeby być po prostu sprawnym, żeby być i móc biegać, i być w miarę silnym, i w miarę dobrze wyglądać, bo to też wpływa na. Na naszą psychikę, na nasze samopoczucie, to jak dobrze wyglądasz. To prawda. Dobra, Marcin, zatrzymam się tutaj na chwilę. Przy wyglądzie, kolejny mit, który mam na liście. Sylwetkę buduje się w kuchni. Wiesz, to jest akurat. Jest tu trochę prawdy. Mhm. Już o tym odcinku o jedzeniu o tym wspominaliśmy, że samym treningiem człowiek nie żyje. Więc efekty nie będą pojawiały się tylko, jeżeli będziemy z dnia na dzień. Przerzucać większy ciężar, szybciej, więcej, dalej, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się dzieje wokół, jest równie istotne albo i ważniejsze pod kątem chociażby sylwetki. Więc to, jakiego paliwa dostarczasz, w jakich ilościach, moim zdaniem ma dużo większe znaczenie, i jeżeli naprawdę ktoś potrzebuje zredukować dużo kilogramu, bo boryka mhm. się z nadwagą, to większa szansa na to jest, że upora się z tym, pilnując tego, jak je, robiąc oczywiście regularne badania i kontrolując to, co się dzieje z jego stanem zdrowia, niżeli używając tylko przysłowiowych hantelek. Ale jak zwykle, połączenie tego wszystkiego jest najlepsze. Ale pytanie moje jest takie, które się wiąże z tym mitem. Czy mhm. da się zbudować dobrą solwetkę, trenując aeroby i dobrze jedząc? Tak, oczywiście, że tak. Mhm. Moim zdaniem tak. No dobra. Czyli to zostawiamy. Zależy co, jak definiujemy dobrą sylwetkę, ale jeżeli po prostu chcemy, wiesz, właśnie. Co rozumiesz przez dobrą sylwetkę? Czy ma to być sylwetka chłopaka z okładki w gazecie? Mentor, Zdecydowanie, no tak. No, no poniżej to, tego nie schodzimy w ogóle. No to będzie to bardzo <głos> trudne. <noise> Okej. Okay. Bieganiem raczej nie osiągniemy tego efektu. Biegacze często mówią, Trening siłowy mnie spowolni, bo urosną mi mięśnie, bo będzie trzeba więcej przenosić na trasie, w sensie No tak, jak bierzesz swoje, swojego ciała, dałożysz stówę do plecaka, no to będziesz wolniej maszerował. To, 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 to jest oczywiście zgoda totalna. No dobra, ale jak to jest, bo, bo, bo ja tu się przyczepię trochę w do Ale się nie dziwię, że jest takimi, oczywiście. No. Sam się z tym wielokrotnie spotkałem, sam się kiedyś tego bałem, bo again. Jeżeli dobrze trenujesz, czyli rozsądnie, masz dobrze rozpisany plan treningowy, który nie robi ci krzywdy, który nie przenosi akcentów na przykład na bycie teraz lifterem, gościem od podnoszenia ciężarów czy powerlifterem, trójboistą, trójboistą mhm. tylko korzystasz z tych metod, żeby szybciej biegać, żeby generować na przykład więcej mocy nagle, żeby móc finiszować na biegu na 5 km albo na 10 tysięcy metrów, móc zafiniszować, móc jeszcze z czegoś przyspieszyć na końcu, mhm. to do tego ta siłownia będzie bardzo dobra. Ale jeżeli ty Chcesz i biegać maratony, i bić swoje rekordy w martwym ciągu na crossfitie. No i nie łączysz tego z głową, tylko raz to, raz, to raz, to raz to. I ewentualnie usteczniasz na przykład jakieś jeszcze no to, biegi to, to przeszkodowe, tak, przełajowe. No mhm. Bez jakiegoś monitoringu i periodyzacji, to to może zadziałać, ale nie musi wcale. Często jest tak, że nie działa, bo to się wyklucza jedno z drugim. Mhm. Jest tu oczywiście trochę prawdy, jeżeli nie podejdziesz do tematu z głową. Okej. Okay. Idąc dalej. Bo, przepraszam, no. jeszcze. Już, już mów. Bo jeżeli będziemy teraz obserwować rynek, co się dzieje w, na przykład w świecie takiego przygotowania motorycznego, dużo ciekawszą jest to jest takie szumnie nazwane. Teraz każdy tak trener próbuje się tak tytułować, który ma do czynienia ze sportowcami, na przykład z piłkarzami, z biegaczami, z siatkarzami. Oczywiście przygotowanie motoryczne to. to Pewna działka, część tego całego tortu, i mm, nie chcę teraz sobie deprecjonować roli tych trenerów, to jest oczywiście bardzo ważne w, w każdej drużynie, chociażby. Bo to specyficzny rodzaj treningu, przygotowania motoryczne, tak? Tak, to jest przygotowanie do ruchu. Mhm. To nie jest tylko y, przygotowanie do bycia silnym, to nie jest tylko przygotowanie do bycia szybkim, to jest analiza tego, jakie są potrzeby twojego zawodnika, Twojego klienta. I dobranie metod i środków tak, żeby osiągnął ten efekt. To jest bardzo popularne teraz, żeby wprowadzać zawodnikom podnoszenie ciężarów. To dobrze wygląda, to jest efektywne. Mm -hmm. mm. Ale mówisz tutaj o na przykład trójboju czy o pięcioboju, tak? Mówię tutaj o wszystkich sportach, tak naprawdę. Jest to efektywne. Ale, po, ale podnoszenie ciężarów właśnie wynikające z, z tych dwóch. Już nie, nie chodzi mi o to, kto trenuje, komu się wprowadza? Tylko co się wprowadza. Tak, co się, co się wprowadza. Mhm. Może to być efektywne, ale może to być po prostu efektowne. Sam zarzut, analizując chociażby jeden ruch, yy, sztangi, może być dobry dla biegaczy, mhm. ale jeżeli przeładujemy takiego biegacza zbyt dużym obciążeniem treningowym, za często, za yy, ciężko, to rzeczywiście ten biegacz będzie osiągał gorsze rezultaty, będzie biegał po prostu wolniej, i stąd taki mit. Może zostać powielany, i wiesz, ktoś ma dość z... może mieć złe doświadczenia, i może być to prawda. Okej, okay, ale to wynika nie z samego treningu siłowego jako zła. Absolutnie. Tylko z podejścia tego treningu. Absolutnie, tak, Absolutnie. tak jest. Okay. To tak byś powiedział, że wszystkie młotki są beznadziejne. Dobra, Marcin. Z tego wynika kolejny mit. Więcej znaczy lepiej. Więcej treningu siłowego, tym, 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 tym szybciej będę biegał, tym będę silniejszy. No, niestety. <noise> Myślę, że jeżeli zdroworozsądkowo podejdziemy do tematu, to można to przełożyć na wszystkie inne dziedziny sportowe, wszystkie inne działki. To tak samo jakbyś więcej biegania, tym lepiej. Mhm. No myślę, że słuchacze, którzy już są z nami od jakiegoś czasu, wiedzą, że raczej nie podchodzimy do tego w ten sposób, że przeważnie traktowanie rzeczy z głową i analiza tego, jak to ma przebiegać, jest lepsza w skutkach, aniżeli takie na ślepo zarzucanie się coraz większymi obciążeniami, coraz większymi coraz trudniejszymi zadaniami, coraz dłuższymi biegami i tak dalej. To ma to swoje przełożenie też w treningu siłowym. No dobra, ale regeneracja też jest często kluczem, a im więcej Wcale nie jak Tym mniej nijak, tym, tym nie regeneracji. Im więcej regeneracji. Okej, okay, ale będąc biegaczem, powiedzmy, że biegam już trochę. Chcę zacząć trening siłowy, po to, żeby biegać dajmy na to szybciej. Jak jest w takim razie złoty środek? No bo skoro nie jest coraz więcej tych treningów siłowych, żeby robić progres, to od czego najlepiej zacząć? Ja wiem, że to zależy, Marcin, to, bo, 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 bo to wszystko zależy. Zaraz ale, to powiem ale... tak. Yy, wiesz co, przede wszystkim. Raz w tygodniu dwa razy, pięć razy, jak do tego podejść z głową według ciebie na początku? Tak statystycznie. Nie ma, nie ma najlepszej odpowiedzi dla każdego. Wiesz, mhm. tak bym, jakby się dało tak powiedzieć, że dla biegaczy najlepiej jest według badań amerykańskich naukowców dwa razy po 13,5 minuty. No i nie masz kurde. No, wiesz, no i byłoby tak najlepiej, nie? No i każdy tak. z zegarkiem w ręku, każdy z swoim twoim Garminem, 13,5 minuty, czy <laughs> plank dwa razy w tygodniu i heja. I dalej by biegł. I biegłby szybciej. Przynajmniej byłoby to placebo. Mm -hmm. Na samym początku najważniejsza jest, najważniejsze jest każdy pojedynczy ruch. To Czyli, znaczy, to znaczy, techniczne mo wykonanie możesz go? robić proste rzeczy, które uwielbiam i robić je bardzo dobrze technicznie. Mhm. Mieć z tego benefit. Możesz robić proste rzeczy, ale to chrzanić i mieć jakiś tam, ale nie aż taki dobry, a możesz robić skomplikowane, wiesz, wygibasy, skomplikowane, naprawdę trudne, technicznie ruchy, totalnie to knocić. Mhm. No i mieć z tego więcej szkody niż pożytku. Nie? Bo na przykład będą cię bolały plecy po jakichś swingach, ketlan, wymachach. Ciężarkiem. Co wcale nie jest proste, patrząc na YouTuba, gdzie wiele. Ostatnio przeglądałem sobie w ogóle na YouTubie. Treningi z ketlem, bo ty jeszcze swoich nie nagrałeś, ja sobie kupiłem ketla, żeby pocieszyć w domu. I jak zobaczyłem. Tak, to takie behind scenes. Paweł od trzech tygodni cały czas powtarza, że ty jeszcze nie nagrałeś ty tego nie cyklu nagrałeś. z ketlem, no dlatego jak... ja ty tu psuję z plecy jakimiś, z jakimiś typami. Oglądam jakąś ćwiczę. laskę. No właśnie. I słuchaj, oglądam sobie te laski. Nie? Dobra, nagram w końcu. <laughs> Już oglądam sobie te, te laski na YouTubie. Patrzę tam po dwa miliony, po trzy miliony wyświetleń sesji treningowej. A ja wiesz, trenując trochę na CrossFit'ie i będąc przez kilka miesięcy powtarzanym dzień, znaczy poprawianym dzień w dzień przez trenera, jak, jak to trzeba robić. Czasami widzę takie rzeczy, że ja się dziwię, że te osoby, które ćwiczą i nagrywają takie treningi na YouTubie, jeszcze nie mają jakichś poważnych urazów. Nie? Bo, no, ale widzisz bo to jest, to jest tak samo jak z tymi laskami gośćmi na Instagramie. Mhm. To jest to samo, co wspomniałem o tym. Z... Co obierzesz za pewnik, kto jest twoim mentorem i komu ufasz? Widzisz, znasz personalnie takich trenerów, którzy pracują, widzisz, jak pracują, widzisz ich efekty, wiesz, jak się czułeś po treningach z kimś takim, ale jeżeli nie masz takiego doświadczenia, nie masz takiego szczęścia, bo nie trafiłeś do mnie na trening. I do, do ciebie trafiłem akurat. Nie, nie poprawiałem cię wielokrotnie i mhm. nie byłeś w stanie tego sam na sobie zweryfikować, że o, faktycznie chłop ma rację, bo teraz mnie coś nie boli, więc teraz jest lepiej. Nie wiesz tego, jak po prostu wstajesz z kanapy i chcesz poćwiczyć, no to odpalasz taką laskę, co ma 2 miliony, czy chłopa, co ma 5 milionów no wyświetleń. Tak. To jest proste wyznacz. Oczywiście, że tak, a nie czasowego, który tam ma, nie wiem. <laughs> powiedzmy, nie, nie. że jak nagram dla ciebie specjalnie ten plan z ketlami, to będzie 16 subskrybentów, nie? W tym tak. połowa to moja rodzina, nie? No właśnie, tak, 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 tak to wygląda. Tak, się wybiera mhm. z swoich idoli, i oczywiście, że to jest, to jest w dzisiejszym świecie, właśnie to jest niebezpieczeństwo, i to jest coś, co powoduje większość tych mitów że mm, wydaje się, że to jest w sumie takie proste, nie? Ja sobie pomachać tam Z w, drugiej strony w jest też mit, że całe te, wszystkie te treningi są bardzo trudne, mm -hmm. że to jest taka bariera wejścia, że ja biegając nie wchodzę w tę działkę, bo to jest za trudne. Ale I znowu. No, poczekaj, sko skończmy wątek, bo tutaj ta trudność, o której mówisz, wiąże się też ze, 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 ze sprzętem. Ja chciałbym okay. tutaj podsumować to, co powiedziałeś. Ile że... jest najlepiej? Nie odpowiedziałeś na pytanie, że nie ma odpowiedzi, ile jest najlepiej. Okay. Odpowiedziałeś, że najlepiej jest najpierw skupić się na bardzo prostych rzeczach, rzeczach i na technice, a dopiero później sobie dokładać ilość i ciężar. Tak dobrze to zrozumiałem? Każdy pojedynczy ruch, później stopień skomplikowania tych ruchów, oczywiście, że tak. Świetny cytat dotyczący właśnie takich mhm. treningów, czyli less is more. Czyli z, ma tutaj e, uzasadnienie. Czyli Często trening? mniej, mhm. ale lepiej jakościowo da lepsze efekty. Czyli trening siłowy, który nawet nie ma wielkich obciążeń, nie jest bardzo obciążający dla organizmu, czyli nie czuje się, po nim przebiegł maraton i zawiera bardzo proste ruchy, jest na początek dużo lepszy niż ćwiczenie z jakimś randomem z, z, z YouTube'a, który pokazuje mega randomem. skomplikowane rzeczy. I jesteśmy potem tak styrani, że nie jesteśmy w stanie wstać. Dobrze to rozumiem? Tak, aczkolwiek nie chcę teraz najeżdżać na wszystkich trenerów, którzy pokazują jakieś ćwiczenia nie, w, a, w sieci. Nie, absolutnie nie zależy mi na tym, żeby kogoś tutaj deprecjonować, czy mówić, że A, trenerzy, którzy mają 2 miliony są B. To nie, nie o to mi chodzi. No chodzi chodzi, mi chodzi mi o to, mi to tak, jakbyśmy im zazdrościli. Nie? No dobrze, byśmy im zazdrościli. mieć 2 miliony, wyświetleń, tak. chyba że wcześniej miałeś 20 i nagle spadła. Tak. Ale... Natomiast ja, zmi ja, ja zmierzam do tego, jak do tego podejść, no nie? Bo ja, ja nie mówię, że te ćwiczenia są złe, no bo jak sobie pomachasz z ketlem lasko, z laską, która robi to technicznie źle i ty to widzisz, to i tak jakieś efekty będą. Natomiast mi chodzi o no to, żeby pewno, się na tym jeżeli nie Jeśli nic nie robiłeś, no to jasne, że będą no efekty. Tak. Tak. Zaczynasz nagle w tym momencie, zaczynasz trening siłowy. Już nie mówiąc o tym, że jesteś biegaczem, tylko po prostu chciałeś się zacząć ruszać. Mhm. No to. Y Pewnie, że będą efekty i pewnie, że na samym początku już się lepiej czuł, więc silniejszy, może silniejszy to nie, ale szybciej spalisz, tam troszkę schudniesz. Tak, tak. To są takie efekty, które zauważasz na samym początku i ufasz temu, że to już dzięki temu to będzie tak podążać. Nie? Czyli najlepszy początek to prosty początek, dobry technicznie zdecydowanie, początek. Zdecydowanie, bez zażynania tak. się. No, słuchaj, ludzie, którzy osiągają sukces, są albo bardzo pracowici i osiągnęli, mieli jakieś szczęście w życiu. Mhm. Albo są na tyle kumaci, że nie tyrają jak cała reszta, tylko używają mózgu i kierują swoje działania w taką stronę, która pozwala im wykonać odpowiednie zadanie przy jak najmniejszych nakładach energetycznych, czasowych, finansowych itd tak dalej, tak dalej. Albo używają mózgu swojego trenera do tego. No, no, też to, to też jest jedno z narzędzi. Plan treningowy to też może być traktowane jako narzędzie. Możesz mieć dobre narzędzia, a możesz mieć kiepskie narzędzia. Okej, okay, Marcin. Idąc dalej, trening siłowy jest trudny technicznie. Ja nie umiem tych ketli podnosić, nie umiem tych martwych ciągów, ja się za to nie podebrał. No to słuchaj, no to okej. Okay. Pewnie, że tak, jest trudne. Mm -hmm. Ale jeżeli nie poczyniesz jakichś kroków w celu y, nabycia odpowiedniej wiedzy albo celu Poszukania osoby, która będzie przynajmniej w stanie zweryfikować, czy ty nie robisz sobie krzywdy, trenując, mhm. no to rzeczywiście to nie pójdziesz dalej z tym. Ale jeżeli będziesz chociaż trochę ciekawy tego, jak ten ruch faktycznie powinien wyglądać, albo będziesz miał to szczęście trafisz na kogoś, kto ci to przekaże w jasny sposób, taki, który do ciebie dotrze mhm. i jeszcze dodatkowo sam będzie wiedział, o czym mówi to jest spora szansa, że okaże się, że to nie jest aż takie, wiesz, to nie jest rocket science, to nie leci w kosmos. Okej, okay, czyli trzeba mieć, innymi słowy, trening, tak trening siłowy jest trudny, tak trzeba poświęcić trochę czasu na opanowanie podstawowych ruchów, tak warto to robić. Trudno to może wydawać ludziom, wiesz, anatomia ludzkiego ciała, mhm. fizjologia, to są nauki, które trzeba pojąć, wiesz, dużo zapamiętać, sporo przeczytać, sporo przejrzeć materiałów, przyswoić, to może być faktycznie trudne, jeżeli chcesz później przekazywać tą wiedzę dalej. Ale same metody treningowe, same techniki są czymś bardzo skomplikowanym. Oczywiście techniki różnią się ze względu na to, na co jest akurat moda. Lata temu były maszyny, były izolowane ćwiczenia, te właśnie takie kulturystyczne, takie, które kojarzą nam się z tymi, wiesz. Gold z w Stanach, gdzie chłopy chodziły w takich tanktopach mm -hmm. napakowani no i no. to była prawdziwa siłownia, siłownia nie? No taka. i to się kojarzy nam z treningiem siłowym. No. Tak. Później przyszła moda na, wiesz, na szumnie zwane treningi funkcjonalne mm -hmm. i dobudowano salki, tak jak sala weselna się rozrastała i ktoś dobudował drugą część sali, tak siłownie się rozrastały i Teraz też dziewczyny tych chłopaków, co tam pakowali żelazo, przychodziły i chodziły sobie na takie inne salki, gdzie były jakieś maty, takie zielono-różowe małe hantelki, wiesz, jakieś gumy, i tam się rozciągały i coś tam. Później tam weszli trenerzy z jakimiś trx ami innymi ekspanderami, gumami. To się zwało treningiem funkcjonalnym, czyli takim niby treningiem, który sprawi, że twoje życie, twoje normalne. Czynności życiowe będą wykonywane lepiej, wiesz, no, zwał jak zwał. Do tego nie? też to nawiązuje, tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Mm -hmm. To jest kolejna moda, która też za chwilę przeminie i teraz będzie wiesz, jeszcze coś innego, jeszcze coś innego. To są po prostu narzędzia. Lepsze, gorsze, starsze, nowsze, obojętne. Więc nie ma co się bardzo spinać, że technika czegoś sprawia mi jakieś trudności. Jeżeli technika mm, pracy z odważnikiem kulowym, z sketlem. Sprawiać ci trudności nie umiesz się tego nauczyć oglądając jakieś tutoriale, mhm. no to albo poszukaj czegoś prostszego na sam początek, no albo poczekaj, aż w końcu nagram dla Pawła <laughs> <z> całą <laughs> serię no, z ked minut. Proszę się, bo już nie mogę na tych typów patrzeć. Ale poczekaj, bo tutaj, tutaj jest jeszcze jeden ważny wątek. Ja dodam od siebie. Z czego może wynikać to poczucie trudności treningu siłowego? Otóż może ono wynikać z pewnych problemów w zakresie ruchu. Na przykład ja tak miałem, jako biegacz, jak przyszedłem na crossfit, zacząłem trenować siłowo na Crossfitie, to, tak. pewne, to, pewne, to pewne ruchy przychodziły mi trudno, ponieważ brakowało mi zakresu ruchu, na przykład w barku. Oczywiście, tak? że tak. To, to, oczywiście, że to jest dobrze, że o tym wspomniałeś. No właśnie. Jasne, jak biegacz przychodzi na crossfit... Albo z, z, zaczyna wykonywać, powiedzmy, bardziej złożone albo Albo ruchy, który jest no. mocno zapadnięty w klatce piersiowej, mhm. barki idą mocno w przód, no, to jasne, że to oczywiście ma wpływ na wiele ruchów, które są tam wykonywane. No, Będzie ci trudno. Na bardzo wiele. Tak, czyli hasło Mobility to jest coś, co wprowadza cię w jakieś wiesz dreszcze, nie? Bo, bo wiesz, że to jest nieprzyjemne, bo wiesz, że musisz wykonać tą żmudną, długą, nudną robotę. Mobilizacyjną. Na przykład móc mobilizacyjną, żeby móc iść dobrze, dalej po trenować siłową, tak? No, tak, I, i to, się, to się wiąże. Czyli czasami. Problem nie leży w braku dobrych tutoriali na YouTubie, albo w braku tego, że Sawi nie nagrał. Naszych nie ma wszystko ograniczenie też trzeba sobie z tego ze sprawę. Oczywiście, że tak, wiesz, są ludzie, którzy od dziecka coś robią sportowego, mają w swoim życiu wiele ruchu. Mhm. Grali wcześniej w piłkę, wiesz, biegali, pływali, i tak dalej, tak dalej. To im łatwiej jest. Opanować niektóre rzeczy, które ktoś pokaże im, na przykład nie wiem, jakieś podwójne, potrójne skoki na skakance. Mhm. Nawet jeżeli nie zdarzyło ci się to wcześniej, to mając taką ogólną sprawność, taką bazę, którą wytworzyłeś przez lata, tak naprawdę, yy, czyli koordynację, panowanie nad swoim ciałem i zakres ruchu. I zakres ruchu, przy okazji, jesteś w stanie szybciej opanować daną rzecz. Mhm. Po prostu. A Dobra. jeżeli zamykasz się mocno na tym, co obecnie robisz, albo w życiu nie, nie miałeś styczności z, z jakimś takim po prostu spontanicznym ruchem, nie brzydziłeś się biegania, czy chodzenia z chłopakami na koszykówkę, czy, czy coś. No to nagle teraz nie oczekuj, że w pół roku będziesz mistrzem na sali treningowej, no bo raczej nie. Hmm, na pierwszy raz budować bazę. Okay. No, dokładnie. Dobra, Marcin, kolejny mit, idąc dalej za, za, za trudnością. Trening siłowy wymaga dużo drogiego sprzętu, ponieważ Strenik z masą własnego ciała, czyli kalistenika, potocznie nazywana w ten sposób, to nie przynosi efektów. Jest y oczywiście jest taki mit, mm -hmm. bo to też wiąże się z tym naszym dążeniem do doskonałości, z szukaniem świetnych nowych metod, rozwiązań, na skupianiu się na takimi rzeczami pobocznymi, mm -hmm. zamiast przejść do celu, czyli y ja tak miałem, że jak uczyłem się jakiegoś egzaminu, to wiesz, byłem w stanie odmalować nagle swój pokój. Nie? Bo... E, wyremontować łazienkę, położyć płytki. No, no dokładnie tak, bo coś ci przeszkadzało. Mm -hmm. Coś nie pozwalało ci osiągać efektu. Słuchaj, naprawdę, no, gdyby nie to, to już byś był daleko dalej. No pff, właśnie. Skoro to nie jest rocket science, to nie trzeba mieć tutaj jakichś, nie wiadomo jak, m, wyszukanych narzędzi. Oczywiście to wszystko jest opakowane teraz w marketing. I jasnym jest, że sprzęt sportowy ewoluował przez lata mhm. i zdecydowanie zwracając się tutaj do biegaczy, wygodniej będzie nam teraz pójść do sklepu z butami biegowymi, kupić jakiś taki nowy model, przebiec ten maraton, niż wziąć trampki gości, co biegali w latach 70 uprawiając jogging. Mhm. No, Oni też jakoś biegali. Prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie później by się nie mogli przez miesiąc chodzić, bo okazałoby się, że tam nie było jakiś technologii wspierającej pięty, zapiętek, yy, że jakieś amortyzacji, nieamortyzacji, antypronacji i innych rzeczy, I wiesz. wkładki. Tarbanowej wkładki, jakiś tam yy, sprężynek, niesprężynek, wiesz, powietrza, karbonu, połączenia, mm -hmm. tak, karbonu, kauczuku i tych wszystkich innych super ważnych systemów, za które płacimy tysiące, yy, ale jakoś ludzie biegali, nie? To prawda. No i jakoś się dało. Wiesz, oczywiście męczyli się na pewno okrutnie, mhm. ale się dało. Okrutnie bo pali też można, konkluzje. oczywiście trenować. Pewnie, że tak. To jasne. Ale czy to jest do końca spowodowane z kiepskim sprzętem? Może, a może nie? Może nie. Często jest tak, że wystarczy naprawdę kilka sprzętów, żeby mhm. już stworzyć świetny plan treningowy. Albo jeżeli, nawet, nawet się, i, i ciężar własnego ciała na początku. Albo tak? ciężar własnego ciała, jeżeli będziesz te ruchy wykonywał perfekcyjnie, mm -hmm. tak jak wspomniałem wcześniej. Ja na przykład teraz przygotowując się na niepewne czasy covidowe, przygotowałem sobie takie, że tak powiem, pokój do treningu. To wygląda jak hurtownia fitness. <laughs> no tak, bo ja akurat lubię sprzęt, ale nie ma tam tego sprzętu za dużo. To są raczej, wiesz, wolne ciężarki, takie podstawowe rzeczy tak, głównie. Tak, drążek, jakieś ketle, jakieś takie rzeczy, parę maszyn typu ergometr, mhm. imitujące chociażby jakiś taki, wiesz, basen, jak już będzie wszystko zamknięte, czy tam rowerek, żeby można było pojeździć sobie stacjonarnie. Ale z reguły to nie są jakieś wymyślne maszyny, które kiedyś e, królowały na siłowniach, bo one rzeczywiście są drogie, takie komercyjne sprzęty oczywiście, że są bardzo drogie. Mhm. Dobry sprzęt dużo kosztuje. Niesie to ze sobą wiele mm, pożytku, że masz dobry sprzęt, dobrej jakości, wydajny i tak ale czy jest on ci taki naprawdę niezbędny, żeby zrobić dobry trening? Szczerze wątpię. No właśnie, ja pamiętam, jak ty zaczynałeś, miałeś tam kilka sprzętów u siebie mm, w, w mieszkaniu, to tam dosłownie był drążek, kółka gimnastyczne, kółka? ketel chyba jeden, hantelki ze trzy Tyle. Ty tak. nie miałeś tam po prostu składowiska złomu, nie? I sukcesywnie z pracy wynoszę, wiesz, co chodzi. Także <laughs> wie, zaczynałem pół roku temu i wiesz, można do czegoś dojść. <laughs> Otóż to liczy się konsekwencja, jak powiedziałeś. <laughs> Okay, Jezus, i... mam nadzieję, że ktoś tak nie pomyśli teraz w tym momencie. Nie wiem, no... No trudno, no. Niech trudno. będzie. No będziesz będzie się tłumaczył w kolejnym odcinku, ale wyrasumując, Marcin, da się zrobić dobry trening? Że da się, się zacząć da. w ogóle treningi siłowe, Wystarczy nie mając kilka sprzętu? kilka podstawowych sprzętów. Naprawdę, jeżeli mhm. miałbym zbudować takie miejsce do treningu marzeń, mo, być może, być może... Być może coś się być gdzieś Być może, wydarzy. być może kiedyś będę mógł się tym pochwalić, to nie byłoby tam maszyn, mhm. Poza takimi urządzeniami kar, typu kardio, jakiś tam bieżnia, czy rower, czy wiosło, raczej są to wolne ciężary, mm -hmm. które oczywiście są bardziej wymagające dla całego ciała, jeżeli trenujesz z nimi, używasz tego sprzętu, ale niosące za sobą dużo więcej yy, pożytku. Aniżeli takie maszyny, które wiesz, same za ciebie myślą niemal, że wkładasz rękę i samo robi. Tak, ustawiasz sobie obciążenie, wkładasz tam. Tak, bezpieczny zakres ruchu szpilkę. i tak dalej. Nie do końca te bezpieczne, sztucznie ustawione zakresy ruchu są tak naprawdę bezpieczne. Czyli zaczynając terenie siłowe, będąc biegaczem, można zacząć bez sprzętu i Absolutnie. budować sobie w trakcie, jak już na ten trening siądzie, nauczymy się ruchu. W... Po prostu, mhm. jak już w pewnym momencie. Y Bodźce, które będziemy serwować naszemu organizmowi, będą niezbyt wystarczające, to wtedy zaprzęgamy do tego celu jakiś zewnętrzny opór. Mm -hmm. Najprościej jest kupić parę gum oporowych już można multiplikować te ćwiczenia. Robi coś nowego. Już te ruchy są trochę inne dla nas, dla naszego organizmu, już trochę go zszokowaliśmy. Mm -hmm. A jaki byś został na początek polecał sprzętu? Gdyby takie, takie absolutne minimum, z którego da się zrobić dobry plan treningowy, siłowy dla biegacza. to co by to było? Dwa ketle albo jakaś guma oporowa. Wystarczy, żeby nie zajmowało Al dużo miejsca. Przede wszystkim matę. Kupiłbym przede wszystkim matę, żeby mieć miejsce do treningu. Mm -hmm. Zakupiłbym jedną twardą, jedną jakąś ee, luźniejszą gumę oporową na sam początek. Ale mówisz o takich długich gumach, nie takich do, do pilatesu, takich króciutkich. Tak, nie o minibendach, tylko o takich długich gumach. Okay. A w późniejszej kolejności szedłbym w dwa ketle, jednego lżejszego, drugiego cięższego. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, Marcin. Chyba ja ostatnim mi dzisiaj. Z tego co widzę, nam się już, już, już wyczerpuje powoli lista. Ja wrzucę dwa mity w jedno pytanie. Czyli do treningu siłowego nie potrzebujemy ani rozgrzewki, ani śniadania. <grym> <grym> po prostu można wydać. No tak, z... Skoro nie potrzebujesz siłowni, no. nie potrzebujesz sprzętu, no właśnie. to może też nie potrzebujesz rozgrzewki. I nie? śniadania. I śniadania. <grym> Więc tak, rozbijając to oczywiście. Mhm. Rozgrzewki potrzebujesz, jakim Na... byś Asem nie był. Dlaczego? Dobrze jest przygotować swoje ciało do zadań, które mają się dziać. Mhm. To tak jakbyś na zimnym silniku nagle ścigał się spod świateł. No to... Ego, nie? I nagle ciach. No to jest dobre porównanie, okej. Okay. No. Może nic z tego nie będzie za pierwszym razem. Nic się złego nie stanie, nie? A może coś nie wytrzymać. Mhm. Po okay. prostu. Coś się gdzieś naderwać. Dobra, no. a, a śniadanie i odżywianie przed treningiem? To był... Mit, który funkcjonował w przestrzeni bardzo długo. Sam też wielokrotnie próbowałem podążać albo przynajmniej testować tą metodę. Samemu też często wydawało mi się, że to rzeczywiście może na mnie trochę lepiej działać, mhm. że takie treningi na czy jakieś. Biegi yy, rano przed śniadaniem, to może być to. Jakieś czy, takie kardio. Czy tak? takie wiesz, czy taki rozruch, jakieś takie kardio, mm -hmm. coś takiego, ale właśnie. I czy ma to efekt w postaci poprawy kondycji, czy ma to efekt w postaci poprawy wytrzymałości parametrów fizykalnych, czy ma to efekt w postaci redukcji masy ciała? Na tak postawione pytanie, teraz zapala nam się lapka. I może niektórzy dojdą do wniosku, że jeżeli ktoś przed śniadaniem stosuje właśnie takie rozruchy, takie cardio, wiesz, kiedyś jak Aha. ktoś jeździł na obozy sportowe, to wie, że zanim było śniadanie, to na przykład było pływanie, albo jakieś 5 kilometrów truchciku, albo przynajmniej 15-20 minut jakiejś tam gimnastyki, jakiegoś ruchu, to czy to, że nie jadłeś wcześniej sprawiało, że chudłeś, czy to, że sumarycznie w ciągu dnia Twojego ruchu, wykonanych kroków, przebiegniętych kilometrów, wydatkowanej energii, był po prostu więcej. No to drugi oczywiście. No właśnie. Ale niektórzy potrzebują lat, żeby to do tego dojść. Na przykład ja. <grystanie> <grystanie> okay. Nie ma na razie mhm. publikacji naukowych jasno stawiających czy jasno mówiących o tym, że trening wykonywany na czczo jest przynoszącym lepsze efekty czy dzięki temu że trenujesz na czco schudniesz więcej niż jakbyś trenował po śniadaniu? Nie ma danych. Nie ma takich godnych. danych. Tak jest. Mm. przynajmniej ja się z takimi nie spotkałem jeszcze. Może pomóc? Może dzięki temu? A może po prostu jak ktoś będzie biegał przed śniadaniem będzie w stanie wygospodarować więcej czasu sumarycznie w tygodniu? W ogóle na jakikolwiek ruch, na trening, bo może być tak, że jak ty już zjesz te płatki fitness, z jogurtem fitness, Mhm. To ty już jesteś w trybie robota, i nie masz czasu później na trening. A wieczorem już padasz padnięty na twarz i cześć. I nie zrobiłeś tego dnia treningu. A może dzięki temu, że wpadniesz w taki rytm i ktoś cię przekonał i to placebo na ciebie zadziała. Ktoś cię przekonał do tego, że jak będziesz trenował narszo, to schudniesz więcej. To może dzięki temu, że będziesz miał to z tyłu głowy, I mobilizował się, przez mobilizował się trochę lepszej lepiej mhm. tak. I wieczorem spakujesz sobie buty do biegania, jakieś tam spodenki, koszulkę i pobiegasz rzeczywiście do pół godziny gdzieś wokół parku na osiedlu, dopiero potem weźmiesz prysznic i zjesz te fitness płatki z fitness mhm. to może to będzie to, dzięki czemu osiągniesz sukces. No, ale na temat samej skuteczności treningu. Na samej przykład, skuteczności treningu nie ma, nie nie ma, nie ma, nie ma nie jakiejś nie publikacji, więc trzeba patrzeć na szersze tło, mieć z tyłu w głowie jakiś kontekst tego, o czym się mówi. Dobrze Marcin, chyba ostatni temat na dzisiaj, ostatni, ostatni mit, albo ostatnia zachcianka, powiedziałbym tak. Jako biegacze uwielbiamy buty, wydajemy na buty całkiem niemało. Tak jest. E... No nie tylko na buty, ale głównie. Ale ja się tutaj do butów odniosę. Okej. Okay. Bo można dostać na rynku specjalne buty do treningu siłowego, do podnoszenia ciężarów. I czy biegacz, bo zobacz, jak gdyby buty do biegania, to już wiemy obydwaj, że niekoniecznie nadają się dobrze do treningu siłowego, szczególnie jeżeli są bardzo mocno amortyzowane. Tak? Zdecydowanie. Do słaby. treningu siłowego, powiedzmy sobie jasno, się nie nadają. Bo są buty, które oczywiście masz jako but do treningu, i największe prawdopodobieństwo jest takie, że z tymi akurat wejdziesz na salę ćwiczeń. Jeżeli będziesz wykonywał te treningi, tak zwane funkcjonalne, jak zwał, jak zwał, bez obciążenia, to może się wiele nie zdarzyć. Się mm -hmm. złego. Ale jeżeli na plecy naładujesz sztangę na sztangę 100 kilo, to przez ten opór zewnętrzny, przez mm -hmm. ciężar, który będzie cię dociskał do podłogi. Może być tak, że dzięki temu, że pod piętą masz dużą warstwę amortyzacyjną, jak ja w tym momencie, będzie tak, że twój staw skokowy kostka będzie latała od prawej do lewej. Jak czyli... podczas sztormu. Czyli, czyli kontuzja. No, w konsekwencji może to prowadzić tak do urazu. No więc tutaj wjeżdżają całe na biało buty do podnoszenia ciężarów. Czy warto je na początku kupować, Marcin? I w ogóle do czego one służą? Jak są zbudowane? Co o nich możesz powiedzieć? Przede wszystkim są to buty, które mają sztywną konstrukcję, mhm. które mają lekko podniesioną piętę. Dzięki temu akcent mięśni się troszeczkę zmienia w pracy, na przykład analizując przysiad. Bardzo podstawowy bój siłowy. Używając butów ciężarowych aktywujesz w większej mierze mieści czworogłowych mhm. uda. Przez to, że podniesioną masz lekko piętę, zmienia się troszeczkę środek ciężkości. Kolano przesuwa się do przodu. Teoretycznie jest troszeczkę łatwiej. Po Czyli prostu przyjm przyjmujesz po... bardziej optymalną pozycję. Bardziej optym nie nie wiem, czy nazwę to bardziej optymalną pozycją. Po prostu mhm. troszeczkę zmieniamy zakres ruchu kilka stopni. Okay. Przez tą podniesioną piętę. To jest częsty problem dla biegaczy, którzy mają problem z stawem skokowym, z zakresem ruchu, z gięciem grzbietowym stopy. Mhm. Robiąc przysiad, ucieka im pięta, odrywa się od podłogi. Tak. I co wtedy? Wtedy radzą sobie, posiąkują się jakimiś małymi talerzykami, jakąś specjalną taką równią, pochyłą, na której odkładają pięty. Dzięki temu sztucznie właśnie poprawiają sobie zakres ruchu że jak widzisz ludzi, którzy trenują przysiad i stają sobie na talerzykach jakichś tam, małych 2,5-5 kilogramowych, to możesz zgadywać, że mają po prostu problem ze stawem skokowym, ze zgięciem. I teraz tak, można pracować nad poprawą zakresu ruchu, ale to nie przychodzi tak łatwo i nie przychodzi szybko. Mhm. Więc może to być jakiś półśrodek do osiągnięcia celu. Może wcale nie być niezasadnym używanie takich butów, czy takich właśnie podkładek, aby sobie troszeczkę pomóc, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że tak naprawdę najlepszym, co można zrobić, to poprawa mobilności, to rozciąganie. Znowu. No, no niestety, no widzisz, no i to jest nudne. Strasznie. Dlatego lepiej jest za 700 kupić jakieś fajne Nike dla mm -hmm. ciężarowców, no, i wyglądać w tym naprawdę cool. Gdzie nie? tam zamieść problem pod dywan, pod... w części przynajmniej. No tak, no zdecydowanie. To już pomijam fakt, że ktoś z biegaczem i waży 60 kg i nałoży takie buty do podnoszenia ciężarów będzie w tym wyglądał jak wiesz, w takich betonowych butach. Mhm. No ale no, oczywiście jest to gadżet, nie jest on niezbędny, więc żeby wam nikt nie wmawiał, że na treningu koniecznie musicie do przysiadów mieć buty do przysiadów. Do biegania, buty do biegania i Buty jeszcze. do pływania, jeszcze jak A do podciągania, buty do podciągania, buty do podciągania ja, ja. Absolutnie. Na uh -huh. taki trening siłowy dobrze jest mieć but z twardą podeszwą, z płaską, uh -huh. więc tak naprawdę trampki są super do Takie tego. Do zwykłe, najnormalniejsze trampki. no Tak, chyba że chcesz ten trening przeplatać jakimś truchtem, bo użyjesz uh -huh. tych butów w jakiejś rozgrzewce, to teraz butów do treningu siłowego takiego ogólnego, do crossfitu jest tak dużo na rynku. Absolutnie nie zamierzam nikogo reklamować, bo nasza sugestia. Nikt nie płaci przede wszystkim. No tak, no jak zaczną, to wtedy będziemy mówić, na przykład <gulanie> Nike Metcon są najlepsze. Kupujcie, kupujcie. Ci tam w Reebok w... nano ileś tam. Nano no, 12. A jak będziecie mieli konkretne pytania do tego, jakiego sprzętu użyć, to piszcie, pytajcie, to myślę, że nie będziemy mieć z tym problemu, żeby na przykład pokazać nam Wam takie, jakich my używamy na co dzień mm -hmm. albo. Możecie sprawdzić testy butów, przecież był artykuł na ten temat. Tak, ja testowałem biegacza. nano dziewiątki. Jakich, jakich butów użyć do treningu? No i nano 9, bardzo dobry but. Okej, okay, ale to. Ty... Chyba, że lubisz mieć mhm. łyżwę, no to buty z łyżwą. Słuchaj, to pytanie dodatkowe. Biegacz trenuje uzupełniająco w domu. Czy można trenować oso Siłowo w domu? Czy nie, nie zależasz? Powiem ci tak. Ja trenuję boso w domu, zwłaszcza jak trenuję z ketlem, mm -hmm. bo dla mnie jest to bardziej oldschoolowe. <laughs> Lepiej wygląda na Instagramie? Czy są jakieś ku temu przesłane? Staram ich? się na razie nie publikować niczego na Instagramie. To, z, co robię w domu na tych, na tych treningach, bo na razie moim zdaniem nie wygląda to tak, jak powinno. Okay. Testuję też parę nowych metod. Mm -hmm. e, natomiast le, czuję się z tym swobodniej po prostu, jest mi tak wygodniej. Czy nie ma przeciwwskazań w zasadzie? Nie ma. Większymi przeciwwskazaniami jest, są takie błahe aspekty, jak chociażby, jak pracujesz z ciężarkiem, z jakąś hantelką, czy z ketlem i nie masz w tym wprawy, mm -hmm. to jest spora szansa, że któraś technika może akurat nie być mm, idealna i na przykład żarek wypadnie ci z ręki. Ale to but zwykły cię przed tym nie ochroni. No, ale lepiej mieć jakikolwiek zwykły but. Już nagą stopę? Tak. Okay. No, chociażby dlatego. Mm -hmm. To jest raz. Dwa. Stabilne podłoże. No i właśnie, jeżeli twój zakres ruchu jest nienaganny, trenujesz od lat, ruszasz się od lat, funkcjonujesz w takim sportowym trybie życia mm, naprawdę długo i nie masz problemów, chociażby z przysiadem, mhm. to nie musisz się posiłkować butami na treningu w domu, zwłaszcza, że nie masz tam większych, przeważnie nie ma się wielkiego obciążenia, więc nie jest to niezbędne. Natomiast, jeżeli trenujesz gdzieś na siłowni, wykonujesz jakieś ruchy, w których obciążenie zewnętrzne gra istotną rolę, no to oczywiście wiesz. Buty warto mieć. Z Ziemią masz kontakt tylko na stopach, nie? Mm -hmm. Okej, okay. Marcin, chyba tyle na dzisiaj, na, na naszej liście. Bardzo dziękuję za porady i za obalanie mitów. Tak, zaczynamy cykl y, odcinków, w których będziemy starali się Was przekonać, że nie ma co się bać, tak naprawdę tego treningu. I, mm -hmm. Najlepiej, jakbyście sprawdzili sami na sobie. Oczywiście nie macie czasu, żeby popełnić tych wszystkich błędów, które my popełniliśmy, więc staramy się jakoś tam skompaktować to do kilku odcinków. Może dzięki temu zaoszczędzicie kilka lat. Prób i błędów, i kontuzji. I kilka tysięcy złotych. To tyle na dzisiaj. Oby. Ja zapraszam Was na trening biegacza, Czapelu Ankieta, gdzie chętnie usłyszymy od Was, co Was interesuje, jeżeli chodzi o trening biegowy, siłowy, ogólnorozwojowy. Na dzisiaj dziękuję, Marcin. I do usłyszenia w kolejnym wypadku. dziękuję. Do zobaczenia. Dzień cześć. cześć. cześć.